Witam w kolejnym dwunastym odcinku podcastu. Dziś opowiem o dwóch ciekawych orzeczeniach i to jest seria i odcinek tej serii, którą będę kontynuować o ciekawych orzeczeniach sądów. Dziś dwa orzeczenia z tego roku i temat pozorności umowy. W jednym z tych orzeczeń sąd uznał, że zawarta umowa była pozorna, w drugim natomiast uznał, że Taka umowa pozorna nie była. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego podcastu. Ja nazywam się Daria Rychlik, jestem praktykującym adwokatem, a ten podcast w całości poświęcony jest prawu. Mając do pierwszego orzeczenia, w którym Sąd Najwyższy w październiku tego roku ostatecznie kończąc sprawę uznał, że zawarta umowa jest pozorna. Muszę przytoczyć stan faktyczny, który był podstawą wydania tego orzeczenia. Jednoosobowa spółka zatrudniła prezesa zarządu, który został pracownikiem i zaraz po zatrudnieniu skorzystał ze zwolnienia lekarskiego, czyli tej pracy tak faktycznie nie wykonywał. Dlaczego Sąd Najwyższy uznał, że ta umowa, zawarcie tej umowy była czyn, było czynnością pozorną i nie spełniało tych wymagań z artykułu 22 kodeksu pracy? E, uznał po pierwsze, że strony nigdy nie miały zamiaru zawarcia stosunku prawnego, czyli stosunku umowy o pracę z artykułu 22 kodeksu pracy, ponieważ prezes zarządu, nie miał relacji z pracodawcą podporządkowania, ponieważ spółka była jednoosobowa. W związku z tym, podporządkowania nie było. Zaraz po rozpoczęciu pracy, pracownik rozpoczął korzystanie ze zwolnienia lekarskiego, i tak naprawdę w tym celu sąd uznał, została zawarta umowa, nigdy nie było celu w postaci wykonywania pracy. Pozornością tego stosunku pracy przemawiał również fakt, że spółka miała bardzo złą sytuację finansową, wykazywała bowiem straty finansowe w okresie, w którym zatrudniała owego prezesa jako pracownika spółki. Ponadto, jeżeli mówimy o zwolnieniu lekarskim, było to wielomiesięczna nieobecność w pracy tego pracownika. Nadto jak ustalono, umowa została zawarta wstecz, ponieważ data zawarcia umowy nie zgadzała się z momentem, kiedy zgłoszono tą umowę do składek ubezpieczeniowych, do ZUS, do organu, który zajmuje się wypłatą świadczeń za nieobecność. Jak tłumaczono w toku postępowań wcześniejszych, wynikało to po prostu z wyniku uchybienia terminu. Natomiast, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, zwrócono uwagę, że to również było działanie celowe. Ostatnim elementem, który zadecydował o tym, że tą umowę uznano za pozorną, to był właśnie fakt tej abstynencji w pracy, tego zwolnienia. Lekarskiego. Trwało ono wiele miesięcy, i na ten czas, nieobecności pracownika, która nie była miesięczna, dwu ani trzy miesięczna, spółka nie zatrudniła nikogo innego. Tym samym wszystkie te okoliczności potwierdzały, że omowa była pozorna, i za taką właśnie ją uznał Sąd Najwyższy. Czyli podsumowując najważniejsze aspekty tego orzeczenia. Przede wszystkim fakt, że nie mamy tutaj podporządkowania, co jest wynikiem artykułu 22 kodeksu pracy, bo spółka była jednoosobowa, mamy tutaj wielomiesięczne zwolnienie lekarskie zaraz po rozpoczęciu pracy. Druga kwestia, nie mamy na czas zgłoszenia tej umowy do organu ZUS-u. I czwarta kwestia, nie zatrudniono na czas tej wielomiesięcznej. Nieobecności innego pracownika. To świadczyło o pozorności tej umowy. Kolejne orzeczenie, o którym chcę powiedzieć, natomiast w opozycji do tego orzeczenia uznano, że umowa, która była przedmiotem rozpatrywania przez sąd stanu faktycznego, nie była umową pozorną. I to jest wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu z marca 2023 roku. Sprawa dotyczyła zatrudnienia pracownicy, która w momencie zatrudnienia była w ciąży. Pracownik był prezesem zarządu tej spółki, za to otrzymywał wynagrodzenie. Tę funkcję pełniła również przed zatrudnieniem jej. W miarę upływu czasu, gdy sytuacja spółki była finansowa lepsza, została zatrudniona. Tak jak powiedziałam, w momencie zatrudnienia pracownica była w ciąży. Tym faktem jest, że pracownica o tej ciąży nie wiedziała, co potwierdzał fakt, że wizyta u ginekologa miała miejsce. Później, czyli była w ciąży, ale tej wiedzy nie miała. Ponadto okazało się, że ciąża jest zagrożona, no i pracownica musiała leżeć. Tym samym była na zwolnieniu lekarstwa. Oczywiście, w trakcie postępowania sądowego mm, i sprawy, która toczyła się przed ZUS-em, pojawił się zarzut, jakoby zawarcie tej umowy o pracę było nacechowane tylko i wyłącznie uzyskaniem świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Jak pokazuje orzecznictwo Sądu Najwyższego, nawet gdyby tak było, nie pozostaje to sprzeczne z ustawą. Samym przy rozpatrywaniu tej konkretnej sprawy okoliczność, czy e, pracownica podjęła tą pracę, czy też nie, bo zaraz została objęta ochroną ubezpieczeniową, nie ma w tej kwestii znaczenia. Sąd uznał, że okoliczność, że w dacie zatrudnienia wnioskodawcze nie była w ciąży, nie może przesądzać o tym, że mamy do czynienia z pozornością umowy. Wprawdzie okres, w którym wykonywała tą pracę był bardzo krótki, jednak miała również prawo do korzystania z tych świadczeń, ponieważ one z tyłu wykonywania umowy o pracę po prostu przysługują. Tym samym w okolicznościach tej sprawy sąd okręgowy w Sieradzu uznał, że nie mamy do czynienia z pozornością zawarcia umowy o pracę i to świadczenia, które należą się z okazji zwolnienia lekarskiego jak najbardziej się w tym momencie również należą. To już wszystko na dziś. Okoliczności tych dwóch spraw oraz stan faktyczny, który opisałam pokazuje dwa przeciwstawne myślenia sądu. Co za umowę pozorną zostało uznane, a co nie. Mam nadzieję, że przyda się to słuchaczom, między innymi w sprawach związanych z Waszym zatrudnieniem. Zapraszam na kolejny odcinek.